Cześć. Kupiłem sobie komiks o latającej krowie. Ukazał się nakładem wydawnictwa Mandioka, a narysował go i napisał Wesley Rodriguez, brazylijski animator i ilustrator. W opisie do tego filmu dodam link do jego kanału. Bardzo polecam tam zajrzeć. Znajdziecie na nim kilka niesamowitych animacji. I jeżeli ich klimat przypadnie wam do gustu, to będziecie mieli przynajmniej częściową odpowiedź na pytanie, czy warto kupić Imaginarium zbiorowe. A jeżeli spodobał się wam mój filmik, zachęcam do zasubskrybowania kanału. Staram się pojawiać tutaj 2 razy w tygodniu, aby opowiedzieć wam co ciekawego, a czasami co nieciekawego wpadło mi w ręce. A teraz zaczynamy. Oto opowieść o wolności i sile woli, przepięknie rozrysowana na 472 stronach, tak policzyłem, w czerni i w bieli, papier offsetowy, twarda oprawa, format, taka trochę większa książka, tak się prezentuje w porównaniu do komiksu z Egmontu, bardzo ładna cegłówka, która niestety dotarła do mnie stuknięta. Czujecie mój ból? Tak ładnie wydany komiks i akurat w takim miejscu go walnęli. No nic, ale liczy się przecież wnętrze. Komiks jest szyty i to całkiem porządnie. Niestety spotkamy się tutaj z czymś, co Amerykanie nazywają gutter loss. Co to takiego? Kiedy mamy do czynienia z grubym komiksem, część stron zawija się do środka. I jeżeli akurat w tym miejscu trafimy na rysunek, albo nawet tekst, co też potrafi się zdarzyć w niektórych omnibusach, to staje się on częściowo niewidoczny. I w Imaginarium mamy sporo ilustracji, które zajmują 2 strony. Zdarza się, że ich fragmenty są ucięte. To trochę przeszkadza, ale nie uznałbym tego za jakąś istotną wadę. Z tego, co się zorientowałem, w wydaniu oryginalnym występuje dokładnie ten sam problem. Ilustracje w Imaginarium są przepiękne i niesamowicie dynamiczne. W jednym z wywiadów Rodriguez stwierdził, że jego zdaniem strona bez ruchu nie wzbudza zainteresowania i w tym komiksie wyraźnie widać efekty takiego podejścia do tworzenia. W zasadzie każdy kadr to zmiana perspektywy. Plansze, na których postacie po prostu stoją i nic nie robią, należą do rzadkości. A równocześnie całość nie przestaje być czytelna. Widać, że autor poświęcił dużo czasu na takie dopracowanie układu poszczególnych plansz, aby czytelnik nie czuł się tutaj zagubiony. Oczywiście za wyjątkiem tych kilku scen, kiedy właśnie o uzyskanie takiego efektu zagubienia mu chodziło. Podoba mi się też w taki płynny sposób przechodzenia z jednej sceny do drugiej. I to mi przypomina Zygfryda, o którym opowiadałem jakiś czas temu. Tutaj też bardzo łatwo mogłem sobie wyobrazić ten komiks jako animację. Niestety nic nie wskazuje na to, aby taka miała powstać, a szkoda. Chociażby dlatego, że niektóre momenty w tym komiksie proszą się o podkład muzyczny. Imaginarium jest rysowane kilkoma technikami. Niektóre ilustracje wyglądają jak zrobione na szybko szkice, inne potrafią zaskoczyć ilością detali. Dostajemy kilka naprawdę przepięknie narysowanych plansz, które chciałoby się powiesić na ścianie. Te wszystkie zmiany stylu nie są jedynie zwykłym zabiegiem artystycznym, bo one w pewnym sensie zmuszają do utrzymania koncentracji. Nigdy nie możesz być pewny, co zobaczysz na następnej stronie. Żadna z tych zmian nie jest też przypadkowa. I za każdym razem wynika ona z konkretnych zwrotów w fabule. A ta, co pewnie już zauważyliście, jest opowiadana głównie za pośrednictwem rysunków. Znajdziemy tutaj niewiele tekstu i dlatego ten, no, przecież nie najchudszy komiks czyta się, ogląda się dosyć szybko. Nie oznacza to oczywiście, że jest on pozbawiony treści. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że nie mamy tutaj do czynienia z taką tradycyjną narracją, jaką znamy z masy innych tytułów. Historia zaczyna się od stworzenia świata. Drożne byty ustawiają się zgodnie z numerkami w kolejkach, aby uzyskać przypisaną im formę. Jeden z nich ma pecha, bo bardzo chciał zostać ptakiem, a narzucono mu rolę krowy. On nie może się z tym pogodzić i chociaż ostatecznie trafia na ziemię pod postacią malutkiego cielaczka, to nigdy nie przestanie marzyć o lataniu. Aż pewnego dnia wzbija się w powietrze. Ale bardziej niż o latającej krowie jest to opowieść o Agrypinie,
prostym rolniku, który podobnie jak wszyscy mieszkańcy tej krainy jest zmuszony wypłukiwać ze strumienia złoto dla bezwzględnego króla. To żmudna, ciężka, niekończąca się praca, która staje się tym cięższa, im lepiej się ją wykonuje, bo król chce coraz więcej. Udało ci się zebrać 15 kg? Wspaniale. Następnego dnia przynieśmy 40. No i pytanie, co musi się stać, aby nasz bohater powiedział dość, zechciał odmienić swoje życie? No, wydaje się, że latająca krowa może być dobrym początkiem. I opowiadając o imaginarium, mógłbym streścić ten komiks w jakieś 3 minuty. Tylko, że to byłby taki pierwszy, najprostszy sposób jego odbioru, bo w przypadku tego tytułu mamy do czynienia z wielopoziomową fabułą, a jej pełne zrozumienie może stanowić pewne wyzwanie. I osoby nieco bardziej obeznane z psychologią poradzą sobie z tym chyba nieco łatwiej. No ale to też nie jest tak, że aby cieszyć się tym komiksem, musisz mieć dyplom w tej dziedzinie. Ja bawiłem się świetnie, chociaż z pewnością nie udało mi się wychwycić wszystkich tropów porozrzucanych przez autora. Ale to nie szkodzi. W imaginarium jest sporo przestrzeni, aby każdej scenie przypisać swoje własne znaczenia. To trochę jak sztuka współczesna. I zdaję sobie sprawę, że dla niektórych może być to wada, nawet dyskwalifikująca ten komiks. No, ja jestem zachwycony. Urzekła mnie trafność niektórych spostrzeżeń na temat ludzkiej natury, ale przede wszystkim optymistyczna wymowa tego tytułu. No i krowa, bo ona lata i jest super.